południu na cieszyńskim przejściu granicznym w Boguszowicach ponownie pojawiły się kontrole. Jak nie trudno się domyślić, nie chodzi o kontrole celne. Ten widok będzie nam towarzyszył przez najbliższy czas. Tak na moje wyczucie możemy mówić o tygodniach. Bynajmniej nie będzie to tydzień czy dwa. Mówimy o kontroli sanitarnej, sprawdzaniu pasażerów, autokarów, czy nie mają jakichś podejrzanych objawów, czy mogą bezpiecznie wjechać do Polski. Na pierwszy ogień idzie zawsze temperatura, to co najgorętsze. No jeżeli są jakieś podejrzenia, to potem są namioty do odizolowania i procedura idzie dalej. Straż pożarna, straż graniczna przede wszystkim pomaga WOT, w razie czego będą kontaktować się z sanepidem czy ze szpitalem. Jest karetka specjalnie przygotowana z obsadą, którą można będzie zadysponować do transportu podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Bardzo dużo osób odpowiedziało na nasz apel, jeżeli chodzi o załatwianie spraw urzędowych telefonicznie, mailowo, w miarę możliwości dokonywanie wszelkich opłat przelewami. Dużo osób też dzwoni i pyta, na szczęście, i apeluje, jeżeli mają Państwo jakąkolwiek wątpliwość, zanim udacie się do lekarza i wyjdziecie z domu, macie u siebie objawy infekcji i istnieje jakikolwiek cień podejrzenia, że mogliście mieć kontakt z kimś, kto jest zakażony koronawirusem, zadzwońcie najpierw, czy do urzędu, czy do... Najlepszy kierunek to jest jednak sanepid. Wiemy, że linie sanepidu są teraz gorące, więc trzeba wykazać się dużą cierpliwością i determinacją, ale mimo to najpierw ten kierunek. Jeżeli ktoś ma, i to też jakby już mówię po spotkaniu z przedstawicielami sanepidu, którzy byli również na naszym zespole zarządzania kryzysowego wczoraj obecni. Jeżeli ktoś ma ewidentne objawy infekcji, wysoką gorączkę, to nie czekajmy, wzywajmy karetkę, mamy przygotowane służby do tego, żeby w sposób bezpieczny odizolować tą osobę, bezpiecznie przewieźć do szpitala i zapewnić jej bezpieczeństwo, ale także całemu społeczeństwu. Osoba, która była za granicą, nie miała kontaktów z osobami z wirusem stricte bezpośrednio, tylko była za granicą, pojawia się w Polsce, jest zobowiązana do telefonu do sanepidu i jest pod telefonem. I tak wygląda w sposób kontroli przy dozorze sanitarnym. Czyli osoba po prostu jest nadzorowana przez sanepid telefonicznie, ale może normalnie poruszać się, nie wykazuje przy okazji żadnych objawów chorobowych. Wtedy jest dozór telefoniczny. Kwarantanna pojawia się wtedy, kiedy mamy bezpośrednią pewność, że dana osoba miała kontakt z osobą zarażoną lub mogła być w sytuacji, gdzie mogła się spotkać z tym wirusem. I wtedy już jest wydawany nakaz kwarantanny, który jest wydawany decyzją i taka osoba musi przebywać w tej kwarantannie 14 dni. Obecnie jest jakby też wdrażana procedura i zarówno po stronie wojewody, jak i sanepidu, żeby tym osobom wszystkie niezbędne rzeczy dostarczać, tak żeby faktycznie nie było potrzeby ich wychodzenia z domu. Za opuszczenie miejsca pobytu grozi kara do 5000 zł włącznie i służby typu policja będą tego mocno przestrzegać i będą nakładały te mandaty. Osoby, które są w tej kwarantannie, muszą mieć tego świadomość, że jeżeli policja ich nie znajdzie w domu w czasie, kiedy powinni w tym domu przebywać, będą płacić duże kary. Od poniedziałku to już jest kwestia polecenia premiera, wszystkie szkoły przestają działać. Natomiast ja tym szkołom, które są w naszym zarządu władaniu, zaleciłem już od jutra, żeby przestały działać, przestały nauczać. Także zarówno jutro, jak i pojutrze nasze powiatowe szkoły też nie będą działać. A z tego, co się orientuję, to wójtowie, burmistrzowie na terenach swoich gmin postąpili w ten sam sposób. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie klasyfikuje dotychczasową epidemię koronawirusa jako pandemię. Co to oznacza dla naszego regionu? Wielokrotnie zadawano mi pytanie, czy jesteśmy jako powiat, jako szpital przygotowani do tego, co się będzie działo. I zawsze odpowiadałem i będę odpowiadał w ten sam sposób. Jeżeli będziemy mieli 2, 10, 20 czy 100 przypadków nawet, to uważam, że jesteśmy doskonale przygotowani. Jeżeli tych przypadków będzie 10, 20 tysięcy, to żadna gmina, żaden powiat czy województwo nie jest na coś takiego przygotowane. Będziemy mieli podobną sytuację pewnie jak w Chinach, czyli stawianie prowizorycznych szpitali, namiotów i leczenie objawowe tych wszystkich chorych osób. Jak dotąd instytucje lokalne podlegające samorządowi bardzo poważnie podchodzą do zaleceń płynących ze szczebli administracji centralnej. Osobną kwestią jest działalność kościelna. Z informacji, które kilkanaście minut temu do mnie dotarły, to biskup Korczago zaleca, żeby jak najwięcej uroczystości wstrzymywać, odwoływać, typu chóry, spotkania, rekolekcje. Natomiast nie mam podobnego rozeznania, jeżeli chodzi o Kościół katolicki.